Dzień dobry, Grzegorz Kucharczyk. Zapraszam na kolejny wykład o czymś niezwykłym, bo będzie mowa o rozumnym, myślącym Francuzie. Był taki, nazywał się Jacques Benville. Żył w latach 1879-1936. Był związany z obozem, szkołą politycznego myślenia stworzoną przez Charlesa Maurrasa na przełomie XIX-XX wieku, a więc tak zwanego integralnego nacjonalizmu, a więc monarchizmu Action Française, akcji francuskiej, która wydawała także dziennik pod nazwą L'Action Française, który przez długie lata był takim organem prasowym, który w sensie formacyjnym i wpływu daleko wykraczał poza tylko i wyłącznie bycie dziennikiem, także oddziaływał nie tylko na ten krąg wąsko pojętych zwolenników Charlesa Maurrasa. Jacques Benville obok Leona Daudeta i właśnie Maurrasa był jedną z takich czołowych postaci tego obozu, tej szkoły politycznego myślenia. Mówimy tutaj o akcji francuskiej. Benville był postacią, która w tym środowisku była kojarzona i słusznie przede wszystkim jako taki główny komentator spraw międzynarodowych. To można powiedzieć było jego główne pole aktywności publicystycznej i pisarskiej. Benville był autorem tłumaczonej także na język polski publikacji, która doczekała się kilkudziesięciu wydań, a więc historii Francji. Napisał również historię dwóch narodów, czyli takich relacji niemiecko-francuskich, historia trzech pokoleń, też książka poświęcona pewnym meandrom i ewolucji polityki niemieckiej uprawianej przez Francję od czasów rewolucji francuskiej. Autor bestsellerowej książki pod tytułem Konsekwencje polityczne pokoju, opublikowanej w 1920 roku, a która była poświęcona krytycznej ocenie z punktu widzenia francuskich interesów, krytycznej ocenie postanowień Traktatu Wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku. No i stały publicysta, felietonista w dzienniku L'Action Française, gdzie rzeczywiście jego tysiące takich, można powiedzieć, także perełek publicystycznych ujrzało światło dzienne, jak pisał jeden z wielkich admiratorów Benville'a w Polsce, Stanisław Cat-Mackiewicz, że Benville pisał gęstwą mózgową po papierze, bo rzeczywiście jego krótkie, ale takie bardzo treściwe teksty były nasycone różnymi przemyśleniami, które rzeczywiście oddziaływały nie tylko, jak już powiedziałem, na samo to środowisko Action Française. Benville, rocznik 1879, a więc ta generacja, która generacja Francuzów, która wyrastała w cieniu klęski. Pisał o tym w jednym ze swoich tekstów, cytuję. Wspomnienia. Ludzie naszego pokolenia przeżyli swoje dzieciństwo pośród pamięci o roku 1870. Wojna była jeszcze tak nieodległa. Nie było dnia, by przy rodzinnym stole nie pojawiła się aluzja do oblężenia Paryża, do trwogi tego okropnego roku. Pierwsze wizerunki, pierwsze książki, które widzieliśmy, mówiły jeszcze o wojnie i klęsce. Koniec cytatu. Tak, to jest tak jak dla pokolenia
Piłsudskiego czy Dmowskiego pamięć o powstaniu styczniowym była tym cieniem, który rzucał się na ich okres wzrastania, to tak samo per analogiam pamięć o roku 1870, annus horribilis w historii Francji. Bo to jest rok wojny francusko-pruskiej, zupełnie nierozważnie wypowiedzianej przez Napoleona III Prusom. Słynna prowokacja związana z depeszą emską Bismarcka. Wojna, która kończy się upokarzającą klęską. 2 września 1870 roku pod Sedanem poddaje się cała armia francuska na czele z cesarzem Francuzów Napoleonem III, który dostaje się do pruskiej niewoli. Bonaparte, ten, który nosi to nazwisko, jak śpiewamy w naszym hymnie, związane z przykładem zwycięstw, staje się symbolem klęski. Ale to dopiero początek, bo ofensywa pruska, właściwie już niemiecka, idzie w kierunku Paryża. Paryż jest oblężony, jest bombardowany, a po paru miesiącach dochodzi do kolejnego kataklizmu, jakim jest Komuna paryska. A w międzyczasie już po Sedanie została obwołana kolejna republika. A więc kumulacja klęsk, upokorzeń i pamięć o tym w 1870 roku była rzeczywiście, tak jak pisał Benville, pamięcią pewnego pokolenia. No ale nie byłoby tej klęski, gdyby nie Niemcy, a konkretnie Prusy. I tutaj dochodzimy do istoty rzeczy. Benville w swoim pisarstwie politycznym, historycznym, w swojej publicystyce politycznej jako główny, najważniejszy punkt odniesienia i też swojego zainteresowania uczynił Niemcy. On, można powiedzieć, był głównym specjalistą od Niemiec w tym obozie integralnego nacjonalizmu, jakim była Action Française. I tutaj warto wskazać na pewne wydarzenie, które z punktu widzenia właśnie też, można powiedzieć, formacji intelektualnej Benville'a było bardzo istotne. Mianowicie chodzi o jego podróż i pobyt w Niemczech w latach 1897-1899. Benville, który przybywa do Niemiec jako 18-latek, przybywa do Niemiec, które przeżywają okres dynamicznego rozwoju. Niemcy wilhelmińskie, przełom XIX-XX wieku, które przeżywają dynamiczny okres rozwoju mierzony nie tylko rozwojem czy wzmocnieniem potęgi militarnej, ale rozwojem demograficznym, można powiedzieć nawet eksplozją demograficzną, rozwojem przemysłowym, rozwojem naukowym, rozwojem kulturalnym. No dość przejrzeć listę laureatów Nagród Nobla z początku XX wieku, zwłaszcza w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, biologia, ale także literatura, żeby zobaczyć, że tam pojawia się wiele niemieckich nazwisk. I to jest rzeczywiście kraj, który dynamicznie się rozwija. A po drugiej stronie Renu mamy kryzys. Francja, Trzecia Republika, na przełomie XIX-XX wieku, pod koniec wieku XIX, przeżywa wielki wstrząs wewnętrzny, taki kryzys wewnętrzny związany z tak zwaną aferą Dreyfusa. To właśnie także to wydarzenie będzie czynnikiem, który spowodował w ogóle powstanie Action Française i też jej dynamiczny rozwój w kolejnych latach. Już jako człowiek dojrzały, Benville wspominał pewien klimat duchowy, intelektualny, który towarzyszył jego eskapadzie do Niemiec w 1897 roku. I wspominał to w następujący sposób. Mój ojciec, pisze Benville, był wojującym republikaninem.
Jeszcze słyszę, jak do mnie mówi po moim powrocie z podróży do Niemiec i Austrii, że musiałem z pewnością zobaczyć ludzi wystarczająco upokorzonych i zazdroszczących Francji, której obywatele mają szczęście rządzić się sami. Ponieważ jednak nie odnalazłem ani śladu podobnego uczucia i ponieważ zauważyłem u Niemców i u Austriaków jedynie pewną ironię wobec naszych instytucji, był to dla mnie punkt wyjścia do podjęcia ozdrowieńczych refleksji. Koniec cytatu. Jakie to były ozdrowieńcze refleksje? O jakim ozdrowieńczym procesie Benville myślał w tym kontekście? To ten ozdrowieńczy proces to jest bardzo mocne zdanie sobie sprawy przez Benville'a, że monarchia, instytucja monarchii jest czymś, co ma dobroczynny wpływ na kondycję przede wszystkim polityczną, ustrojową społeczeństwa, w tym przypadku niemieckiego. I to jest, można powiedzieć, jak gdyby obserwacje, które on poczynił w Niemczech, w tych właśnie dynamicznie rozwijających się Niemczech, na przełomie XIX-XX wieku, były takim dodatkowym uzasadnieniem dla przystąpienia do niego przez Benville'a do obozu nacjonalizmu integralnego, monarchistycznego, który tworzył Charles Maurras. Z Maurrasem Benville spotyka się krótko po powrocie z Niemiec w 1900 roku, a w 1908 roku już jest stałym felietonistą w dzienniku L'Action Française. Ale właśnie te obserwacje, które Benville poczynił tam na miejscu w Niemczech, przywiodły go po kilkunastu latach do takiego oto wniosku, cytuję. Niemiecka anarchia z przeszłości stanowi zupełne przeciwieństwo organizacji oraz dyscypliny, w których obecnie dostrzec się chce dominujące wśród Niemców cechy. Gdy dostrzega się tego rodzaju zmiany w narodowym charakterze, należy powątpiewać we wnioski płynące z psychologii narodów. Zmiany te dadzą się wyjaśnić jedynie wpływem instytucji. Pozostają w ścisłym związku z polityką. Aż do zwycięstwa Hohenzollernów, historia Niemiec była długotrwałą walką między zasadą autorytetu a indywidualizmem, między monarchią a duchem republikańskim. Koniec cytatu. To jest takie też nawiązanie przez Benville'a pośrednie do obecnego w francuskim postrzeganiu Niemiec takiego rozdwojenia. Już od czasów pani de Staël, czyli od początku XIX wieku, Francuzi, co niektórzy piszą o tych takich dwóch twarzach Niemiec. Że mamy Niemcy te romantyczne i mamy Niemcy realistyczne, czy też Niemcy zmilitaryzowane, że takie dwie dusze są w tym niemieckim ciele, prawda, które walczą ze sobą. Ale Benville takich złudzeń nie miał. On uważa, że właśnie ta instytucja, czyli monarchia Hohenzollernów, była czynnikiem, który przeważył. To znaczy to, że Hohenzollernowie po pierwsze urośli w siłę, a po drugie stali się w 1870 roku przyczyną klęski Francji, ale i zjednoczenia Niemiec, jest właśnie tym, mówiąc dzisiejszym językiem, game changerem, tym czynnikiem, który zmienił wszystko. Ale jednak monarchia, no bo Prusy były monarchią. Także nie katolicką, ale monarchią. I to było też takim dodatkowym i z punktu widzenia całości myśli Benville'a czynnikiem decydującym, który sprawił, że on przystał do diagnozy, którą Maurras już wcześniej postawił, że tylko monarchia jest potrzebna Francji, ponieważ ona w sposób integralny, całościowy powoduje, że można mówić o polityce nacjonalistycznej we Francji, czyli uwzględniającej żywotne interesy narodu francuskiego. No właśnie, ale te Niemcy, Hohenzollernowie,
Oni by nie wzrośli w siłę, w ogóle by nie doszło do zjednoczenia Niemiec. I to jest taka główna nić argumentacji Benwilla we wszystkich jego książkach i publicystyce, gdyby nie karygodne błędy, które Francja po 1789 roku w odniesieniu do Niemiec popełniła. I to jest taka główna teza Benwilla. To znaczy, że od czasów rewolucji francuskiej poprzez Napoleona I i Napoleona III Francja popełnia, no mówiąc językiem Talleyranda, nie tylko czy odnosi nie tylko klęski, ale popełnia błędy. Czyli to jest coś gorszego niż klęska. Błąd, błędy wobec Niemiec. W jednej ze swoich publikacji Benville tak o tym pisał. Cytuję. W misterną i skomplikowaną sieć pokoju westfalskiego wrzuciła rewolucja francuska dogmat o jedności. Poprzez swoją propagandę obudziła w Niemczech myśl o narodzie. Przez swoje brutalne i nieumiarkowane aneksje, przez udręki wojny i podbojów sprawiła, że w zapomnienie popadło pokojowe panowanie w Niemczech francuskich wpływów i francuskiej cywilizacji i wywołała potrzebę zemsty. Krótko mówiąc, robiła wszystko, czego należało unikać, by nie zjednoczyć Niemców przeciw nam i nie dopuścić do powstania niebezpieczeństwa Wielkiej Germanii. Koniec cytatu. No i tutaj Benwille wskazuje na to, że no właśnie, na początku XIX wieku, konkretnie rok 1803, dochodzi do wielkiej komasacji terytoriów w Niemczech. Wtedy jeszcze formalnie istnieje Rzesza, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, które z woli Napoleona przestanie istnieć w 1806 roku, ale w 1803 jako konsekwencja pokoju, który Francja Napoleona zawarła w Lunéville z cesarzem, dochodzi do wielkiej komasacji terytoriów w Rzeszy. To znaczy likwidacji wielu bytów politycznych, tych drobnych, i powstaje tych bytów politycznych w Niemczech coraz mniej. A więc dochodzi do odejścia od tradycyjnej dla Francji królów, polityki, która no, polegała na tym, że na wschód od Renu powinno być jak najwięcej bytów politycznych, które będzie można rozgrywać między sobą, a w razie czego wejść z własnym wojskiem, bo przecież te byty polityczne będą na tyle słabe, że nie będą stanowiły realnego zagrożenia dla Francji. I to według Benwilla był główny, zasadniczy grzech polityczny, właśnie ten błąd, gorzej niż zbrodnia, błąd polityczny rewolucji francuskiej Napoleona I i III. Napoleon I, który w 1806 roku, jak pisał Benwille, tylko pobudził do zemsty dobroduszną bestię teutońską. Tak komentował skutki rozgromienia Prus w 1806 roku przez Wielką Armię, gdzie rzeczywiście po 1806 roku dochodzi do takiego wzmożenia fali niemieckiego nacjonalizmu, który identyfikuje się przede wszystkim antyfrancusko. To Benwille także zauważał. No, a do tego dochodzą jeszcze błędy, można powiedzieć, prekursorów francuskiej rewolucji. I w tym kontekście Benwille wskazuje na fatalną rolę, jaką odegrała fascynacja wielu przedstawicieli francuskiego oświecenia postacią króla Prus Fryderyka II, który był cetowany na francuskich salonach oświeceniowych jako tak zwany król filozof, roi filozof. Przyjaciel Voltaire'a, z którym korespondował przez długie lata, którego nawet zaprosił na jakiś czas do Paryża, do Berlina. Ale w 1912 roku Benwille, w momencie kiedy w Niemczech świętowano hucznie 200-lecie urodzin Fryderyka II, zwanego tam Wielkim, Benwille pisał tak. To my, mój Boże, to my uczyniliśmy Fryderyka Wielkim.
to my wynosiliśmy i wychwalaliśmy go, zanim ociężała Germania zaczęła domyślać się, że ma pierwszorzędnego władcę, genialnego monarchę. Bez wątpienia, to Soubise przegrał bitwę pod Rosbach, ale to cały oświeceniowy mąd z całym swoim rozsądkiem przygotował porażkę. Rosbach to jest klęska wojsk francuskich i ich niemieckich sojuszników w starciu z armią Fryderyka II w czasie wojny siedmioletniej w 1757 roku. Majstersztyk fryderycjańskiej sztuki wojennej. No ale ta fascynacja Fryderykiem II rzeczywiście była wielka w oświeceniowych francuskich salonach. No i można powiedzieć, pod jej wrażeniem także wzrastał przyszły cesarz Francuzów. No, sam Napoleon mówił, że on rzeczywiście był pod wielkim urokiem legendy Fryderyka II. Przypomnijmy, jako najważniejszą zdobycz, którą sam Napoleon cenił najbardziej, którą wywiózł z Poczdamu w 1806 roku po klęsce Prus, no to był osobisty rapier Fryderyka II. To była ta wielka zdobycz, którą bardzo sobie cenił Napoleon, przywiózł to do Paryża, potem po klęsce Napoleona w 1814 roku ten rapier wrócił do Berlina, ale to był taki symboliczny obraz tej, no, można powiedzieć, pruskiej soft power, która za sprawą francuskich elit oświeceniowych, no, była bardzo silna w Europie. I to jest kolejny błąd tych elit, które przygotowywały rewolucję i przygotowywały wielkie czyny monarchii Hohenzollernów. I to państwo stało się Prusy i zjednoczone przez nie Niemcy, stało się, jak pisał Benville już w czasie I wojny światowej, pewnym obcym ciałem w Europie. On pisał bardzo wymownie w tym kontekście o państwie rozbójniczym, l'état brigand, które włamało się do europejskiego społeczeństwa. To prawdziwy intruz w Europie, pragnący zorganizować się dzięki równowadze, sprawiedliwości, cywilizacji, obronie słabszych. Państwo pruskie nie mogło wywalczyć swojego miejsca pod słońcem, jak tylko gwałcąc wszystkie zasady i konwencje dyplomatyczne dzięki serii zamachów w międzynarodowe traktaty. W europejskim świecie XVIII wieku, w którym pokój wspierał się na słabości Niemiec, państwo pruskie pojawiło się jak prawdziwy rozbójnik. To dzięki swoim rozbójniczym obyczajom ciągle odtąd wzrastało. I to dzięki tym obyczajom powiodło mu się utworzenie tych wielkich Niemiec, zjednoczonych i silnych, tego dawnego przekleństwa świata, niegdyś dla ratunku Europy podzielonych na drobne kawałki. Koniec cytatu. Oczywiście, czytając te słowa, należy brać poprawkę na to, że to jest czas Wielkiej Wojny, czyli okres I wojny światowej, gdzie rzeczywiście też po obu stronach Renu nie tylko mamy działania militarne sensu stricto, ale także wojnę propagandową. Ten słynny spór między niemiecką kultur a francuską cywilizacją, rozgrywany przez obie strony, ale z punktu widzenia całej refleksji politycznej Benville'a mamy tutaj taką bynajmniej niekoniunkturalną tezę. Bo on rzeczywiście z jednej strony podziwiał efektywność, skuteczność monarchii pruskiej, ale z drugiej strony od lat miał świadomość, że to jest wielkie zagrożenie dla żywotnych interesów Francji. W ogóle dla istnienia Francji jako mocarstwa. Co zrobić? Pierwszorzędnym zadaniem francuskiej polityki, i to jest też taka główna myśl Benville'a, jest powrót do tradycyjnej
polityki francuskich królów, francuskiej monarchii, która zmierzała zawsze do tego, żeby utrzymać Niemcy w stanie politycznego rozbicia. Chodzi o to, aby przekreślić dzieło Bismarcka. To jest istota rzeczy. To jest bardzo charakterystyczny wątek, który pojawia się w publicystyce Benvilla pod koniec I wojny światowej, kiedy we Francji, zwłaszcza kiedy widać było, że Niemcy chylą się ku klęsce, w sensie militarnej klęski, Benville tak bardzo chłodno analizuje i wskazuje, że jeżeli Francja nie doprowadzi do tego, że zostanie zanegowane dzieło Bismarcka, czyli że Niemcy powrócą do swojego stanu politycznego rozbicia, jeżeli tego politycznego rozbicia nie uda się osiągnąć, to nie ma mowy o zwycięstwie. Krótko po zawarciu rozejmu w Compiègne, a jeszcze przed zwołaniem paryskiej konferencji pokojowej 18 stycznia 19 roku, Benville pisał w jednym ze swoich artykułów: czym grozi Francji przebudzenie się po wielkiej radości ze swojego zwycięstwa? Powstaniem jednej niemieckiej republiki, jednej republiki socjalno-narodowej, świetnie zorganizowanej i którą zamieszkiwać będzie dwa razy więcej ludzi niż nasz kraj. Ta republika Zjednoczonych Niemiec, która dopełni niemieckiej jedności, będzie dalszym ciągiem cesarstwa niemieckiego. Koniec cytatu. W innym miejscu pisał Benville, że cesarz Wilhelm II, udając się na emigrację do Holandii, nie zabrał w swoim bagażu całego charakteru niemieckiego. On został. I jednej z najważniejszych książek, Konsekwencjach politycznych pokoju z 1920 roku, Benville, poddając krytycznej analizie z punktu widzenia francuskich interesów postanowienia traktatu wersalskiego, właśnie zwracał uwagę, że nie tylko Francja nie uzyskała bezpiecznej granicy na Renie, to jest stare marzenie francuskiej polityki, właśnie od czasów Ludwika XIV, żeby oprzeć granicę Francji na barierach naturalnych, na wschodzie Ren. A więc nie tylko tego celu się nie udało osiągnąć Francji, ale Francja przez swoją bierność albo naiwność przyczyniła się do jeszcze większego zjednoczenia Niemiec. Bo tutaj Benville wskazuje na to, co zresztą wskazują wiele lat po nim historycy, nie tylko francuscy, również niemieccy, że pierwsza wojna światowa i upadek monarchii, nie tylko w Prusach, ale w Bawarii, w Saksonii, w innych państwach niemieckich po 1918 roku doprowadził do jeszcze większego wewnętrznego zjednoczenia Niemiec. No bo przecież ta Rzesza, która powstała dzięki Bismarckowi w 1871 roku, była tak naprawdę federacyjnym związkiem państw, dynastii niemieckich. Hohenzollernów, Wettynów w Saksonii, Wittelsbachów w Bawarii. Teraz tych dynastii, które były same w sobie takim, no, jednak depozytariuszem tego dawnego niemieckiego rozbicia politycznego, teraz tych dynastii po 1918 roku nie ma. I nowa republikańska Rzesza Niemiecka jest coraz bardziej zjednoczona, coraz bardziej idzie drogą w kierunku tego unitarnego państwa. Więc nie tylko, że nie ma Renu jako granicy, nie tylko nie ma powrotu do politycznego rozbicia Niemiec, ale te Niemcy powojenne po 1918 roku coraz bardziej są wewnętrznie zjednoczone. I to jest strategiczna klęska Francji, pisze Benville. Autorów traktatu wersalskiego w tej swojej książce o konsekwencjach politycznych pokoju porównywał do chirurgów, którzy otworzyli ciało Europy, a nie usunęli wrzodu z jej wnętrza.
A co jest tym wrzodem? No właśnie Niemcy. Niemcy zjednoczone. Coraz bardziej zjednoczone. Teraz Benville, dokonując analizy tego traktatu, mówimy o traktacie wersalskim, który, przypomnijmy, w samych Niemczech był uznawany za wielką klęskę. Nie tylko klęskę, nawet upokorzenie Niemiec. Wszystkie partie tak mówiły, od prawa do lewa w Niemczech. To były tak zwane idee 1919 roku nad Renem i nad Szprewą. Socjaldemokraci, liberałowie, katolickie centrum, narodowi konserwatyści, narodowi socjaliści, wszyscy mówili jednym głosem. Traktat wersalski to jest próba wtłoczenia wielkiego narodu w żelazną klatkę, jak mówi jeden z przywódców ruchu pacyfistycznego w Niemczech. Nawet pacyfiści niemieccy tak twierdzili. Ale Benville wskazywał, że w sensie strategicznym to Niemcy wygrali na tych postanowieniach traktatu wersalskiego. No bo z jednej strony Niemcy mają na wschodzie już nie wielką Rosję u swoich granic, tylko Polskę, Czechy. No, z całym szacunkiem dla tych państw, to nie są państwa, które mogą równoważyć strategiczny walor rosyjskiego kolosa. A na zachodzie Niemcy graniczą z wyczerpaną wojną Francją. Jak wiemy, ta pierwsza wojna światowa dla Francuzów była rzeczywiście hekatombą i oni w sensie pewnego morale już nie podnieśli się po 1918 roku. To już jest Francja, która rzeczywiście przygotowuje się duchowo i moralnie pod kolaborację z czasów Vichy. A więc osłabiona Francja, tutaj już nie ma Rosji, a Niemcy coraz bardziej zjednoczone. I w 1920 roku, w konsekwencjach politycznych pokoju, Benville pisze tak, cytuję: droga Niemiec jest jasno wytyczona. Ich wyswobodzenie się z traktatowych ograniczeń oraz ich rewanż zostanie zapoczątkowany na wschodzie. Jeżeli my, w momencie, gdy Niemcy podejmą próbę odzyskania swojej wschodniej granicy z 1914 roku, nie zdecydujemy się interweniować, jeżeli powtórzymy tak brzemienną w skutki bierność Napoleona III podczas bitwy pod Sadową, wówczas po roku, 10 czy 20 latach niebezpieczeństwo zapuka do naszych własnych drzwi. Koniec cytatu. Przypomnę, te słowa Benville pisał w 1920 roku, a jakby widział Francję 20 lat później. Francję, która w 1939 roku tylko werbalnie wypowie wojnę Niemcom, nie przyjdzie z realną pomocą Polsce. Francji, która będzie mówić, że nie ma sensu umierać za Gdańsk jesienią 1939 roku, a w maju i w czerwcu 1940 roku będzie doświadczać defilady zwycięskiego Wehrmachtu na Champs-Élysées. 20 lat wcześniej Benville to przewidział, wskazując także ten kierunek, od którego Niemcy rozpoczną rewizję traktatu wersalskiego, że on rozpocznie się na wschodzie. No właśnie, i w związku z tym nie sposób nie zapytać, jak Benville patrzył na Polskę. Jeszcze na kartach konsekwencji politycznych pokoju Benville dość cierpko, albo jak kto woli, chłodno wypowiadał się o walorach Polski jako sojusznika Francji na wschodzie, ale zmienił zdanie. Zmienił zdanie w 1927 roku, pisał tak: Polska nie tylko udowodniła swoją żywotność w wojnie 1920 roku, ale pokazała również, że dojrzała pod względem politycznej mądrości. Coraz mocniej dostrzegano we Francji również to, że gdyby nie istniała, pisał Benville, należałoby ją wymyślić, ponieważ nic nie byłoby jej w stanie zastąpić jako elementu równowagi
we wschodniej Europie. Polska jako element równowagi we wschodniej Europie. A do czego czynił aluzję Benville, mówiąc o tym wzroście politycznej mądrości w Polsce? Rok 1927 to jest rok po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego, objęcie de facto dyktatorskiej władzy przez marszałka. To Benville oceniał bardzo pozytywnie. W kontekście takim przede wszystkim jego, nazwijmy to, głębokiego sceptycyzmu jako monarchisty wobec demokracji parlamentarnej, która raczej nie sprzyja stabilności władzy wykonawczej i pewnej ciągłości w realizacji polityki zagranicznej. I warto pamiętać, że w 1925 roku, kiedy rząd francuski zawiera układ w Locarno z Republiką Weimarską, przewidujący właściwie dezinteresmentem Francji wobec wschodniej granicy Niemiec, bo Paryż zadowala się tymi gwarancjami, które uzyskuje od Berlina, że Berlin uznaje nienaruszalność granicy francuskiej, a więc z Alzacją Lotaryngią, to w tym czasie Benville pisał tak: nie wystarczy zapisać w traktatach czy paktach, że Francja ma przybyć Polsce z pomocą. Konieczne będzie, by chciała tego francuska demokracja i by nie straciła zainteresowania losem narodów, które ledwie zna z imienia i które są bardzo oddalone. A więc realne docenienie polskiego sojusznika, realne podejście do Polski jako ważnego elementu, dzisiaj byśmy powiedzieli, architektury bezpieczeństwa w całej Europie. To była myśl Benville'a. Benville'a, człowieka, który rzeczywiście patrzył bardzo trzeźwo na politykę i bardzo uważnie patrzył na zmiany, które dokonują się w powojennych Niemczech, czyli w Niemczech po 1918 roku. Gustawa Stresemanna, polityka liberalnego, ministra spraw zagranicznych Niemiec, kanclerza Niemiec związanego z ruchem liberalnym, całego architekta po stronie niemieckiej polityki Locarno, ale i Rapallo, Benville nazywał najbardziej pojętnym uczniem Bismarcka, wywodzącym się z tej właśnie szkoły Realpolitik. I dlatego uważał go za bardzo niebezpiecznego z punktu widzenia żywotnych interesów Francji. Stresemann umiera przedwcześnie w 1929 roku, a już w następnym roku w wyborach do Reichstagu we wrześniu 1930 roku partia Adolfa Hitlera odnotowuje lawinowy przyrost głosów, wprowadzając ponad 100 deputowanych do nowego Reichstagu. Dla Benville'a sama ideologia narodowo-socjalistyczna, rasizm hitlerowski jest, jak on pisze, dowodem na takie chłopięce opowiastki. Ale czy to oznacza, że trzeba lekceważyć? Nie. To on pisze, to Benville pisze pod wpływem lektury Mein Kampf. Kto czyta Mein Kampf? Kto rozumie to, co przeczytał? I kto uwierzył w to, co zrozumiał? To są takie bardzo charakterystyczne dla Benville'a, dla jego stylu też pisania, krótkie zdania, lapidarne, ale oddające istotę rzeczy. Nie należy lekceważyć Hitlera. Hitlera, który reprezentuje, jak pisał Benville, nową odmianę nacjonalizmu niemieckiego, jak pisze, transcendentnego, takiego telurycznego, romantycznego nacjonalizmu. Tutaj oczywiście można z Benville'em polemizować, ale on widział tą nowość z jednej strony, ale z drugiej strony wskazywał, że Niemcy hitlerowskie będą prowadzić politykę właściwie Stresemanna, tylko innymi środkami zmierzającymi do wywrócenia ładu werselskiego. Benville umarł w 1936 roku, na krótko przed remilitaryzacją nad Renii przez Niemcy hitlerowskie. To było to wielkie pierwsze złamanie postanowień traktatu
Wersalskiego przy całkowitej bierności rządu francuskiego. Na krótko przed śmiercią Benville stał się członkiem Akademii Francuskiej. Jednym z 40 nieśmiertelnych. Wielkie wyróżnienie. Drugim akademikiem związanym z Action Française, który wejdzie do tego grona, będzie Charles Maurras, pozbawiony potem tej godności na skutek kolaboracji z Niemcami w okresie II wojny światowej. Benville umiera w 1936 roku, ale to jego spojrzenie na Francję, na relacje francusko-niemieckie, na same Niemcy, było dowodem rzeczywiście wielkiej klasy przenikliwości politycznej, wielkiego realizmu, który oczywiście w dobie, gdy słyszymy, że to ścisła współpraca francusko-niemiecka jest gwarantem jedności, a nawet jest samym rdzeniem jedności europejskiej, wydaje się mocno anachroniczna. No ale historia uczy, że rzeczy się zmieniają i nigdy nie należy mówić nigdy. A postać Benville'a z pewnością zasługuje na przypomnienie i czytanie. Dziękuję za uwagę.